Naszym gościem jest dzisiaj pan profesor Mirosław Wielgoś z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry. Panie profesorze, krótkie pytanie. Czy w szpitalach jest bezpiecznie? No, w szpitalach powinno być bezpiecznie. Z definicji jest to miejsce, w którym udziela się ludziom potrzebującym tego, udziela się pomocy. Oczywiście w dobie pandemii nigdzie nie jest bezpiecznie, więc szpital nie jest tutaj jakimś odosobnionym miejscem, biorąc pod uwagę to, że jednak trafiają tutaj chorzy ludzie, że jest rotujący się personel. Co z testowaniem na obecność wirusa SARS-CoV-2? No, oczywiście testowanie jest tutaj bardzo istotne, tylko musimy pamiętać, że nie otrzymujemy wyniku od razu. W normalnych warunkach to trwa przynajmniej kilka godzin. A jak to jest w pewnym szczególnym przypadku, czyli kobiet spodziewających się dziecka? Do niedawna, przynajmniej w szpitalu, w którym ja pracuję, także w wielu innych szpitalach, wszystkie pacjentki zgłaszające się do porodu miały pobierane testy na obecność wirusa SARS-CoV-2. Teraz ten reżim został nieco złagodzony, ale na pewno duże znaczenie nadal przywiązujemy do wywiadu, czyli zarówno to, co zgłasza nam pacjent odnośnie ewentualnych swoich dolegliwości, jak i kontaktów, czyli takich, które mogłyby świadczyć o tym, że pacjentka była narażona na jakiś kontakt z osobą zakażoną bądź poddawaną kwarantannie. Czy kobieta może zarazić swoje dziecko? To znaczy przeniesienie z kobiety ciężarnej na płód, czyli transmisja wertykalna, jest w zasadzie niemożliwa. Natomiast to dziecko może się zarazić od chorej matki już po urodzeniu poprzez kontakt bezpośredni, no a wiadomo, że taki kontakt jest. Stąd też zalecana jest izolacja dziecka od zakażonej matki. W szpitalu danym były bardzo dobre warunki, opieka była bardzo dobra, bardzo mile podchodzili lekarze i pielęgniarki, także jestem bardzo zadowolona. Jestem już ozdrowieńcem, bo jeszcze trzeci raz pobierali mi wymaz przed wyjściem do domu, również ujemny. Bo to jest naprawdę ciężka choroba, nie życzę nikomu, żeby to przeszedł. Naprawdę to ciężka choroba. Mimo trwającej epidemii COVID-19 pacjenci są zachęcani do kontynuowania leczenia, nie przerywania leczenia, do zgłaszania się na badania kontrolne. Pewnie wielu pacjentów zastanawia się, czy jest to bezpieczne, jak to zrobić bezpiecznie. Dziś na te pytania odpowie pan profesor Jan Walewski, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii. Panie profesorze, kilka dni temu byłem w Instytucie Onkologii. Pacjentów jest wyraźnie mniej. Są też no pewne specjalne nowe zasady, takie jak uruchomione tylko jedno wejście, gdzie sprawdza się temperaturę pacjentów i pyta, po co wchodzą. Czy to jest jedyny sposób, w jaki staracie się zapewnić bezpieczeństwo pacjentom? Rzeczywiście jest mniej osób, tak jak pan zauważył, kiedy wchodzimy do Instytutu Onkologii, ale to nie jest dokładnie tak, że jest wyraźnie mniej pacjentów. Pacjentów jest tylko trochę mniej, natomiast jest zdecydowanie mniej osób towarzyszących. No, musieliśmy od razu wprowadzić pewne zasady bezpieczeństwa, które zmniejszą ryzyko zakażenia. I podstawowym takim sposobem był po pierwsze kontrola osób wchodzących, aby nie wchodziły osoby, które mają aktywną infekcję, więc to jest zebranie wywiadu, dowiedzenie się, jak się czuje osoba, która wchodzi, czy nie ma gorączki, czy nie miała styczności z kimś zakażonym, a po drugie, no, zmniejszenie liczby tych osób. To jest jedna rzecz. Druga to jest ograniczenie wizyt w szpitalu, wizyt osób towarzyszących rodziny pacjentom. No to jest bolesne trochę, dlatego że jeżeli ktoś długo leży w szpitalu, jest odcięty od tych wizyt, to jest niewątpliwie bolesne. Ale co zauważyliśmy od tego marca, że oprócz tego, że do tej pory, no, dzięki czujności wszystkich i odpowiedzialności personelu i także pacjentów i innych osób, mamy zdecydowanie mniej wszelkich zakażeń. To jest dlatego ważne, że w onkologii pacjenci często cierpią z powodu zakażeń dodatkowo.
nie tylko wirusa SARS-CoV-2, tylko wszelkich innych. Pacjenci onkologiczni często z powodu samej choroby, jak i leczenia, mają obniżoną odporność, wobec tego no, są narażeni na wszelkie infekcje, a zatem także na zakażenie koronawirusem, a oprócz tego mają dodatkowe schorzenia, bo jak wiemy, choroby nowotworowe występują często u osób, częściej występują u osób powyżej 60 roku życia, a te osoby mają też i inne choroby, takie jak cukrzyca, nadciśnienie, a to jest dodatkowe ryzyko. Więc krótko mówiąc, tutaj jest kumulacja zagrożeń dla tych osób, które mają rozpoznaną chorobę nowotworową i nakłada się na to jeszcze efekt immunosupresyjny leczenia, jak na przykład chemioterapia, czy immunoterapia, czy sam zabieg operacyjny, który też chociaż krótko, ale powoduje załamanie odporności przez krótki czas, dość głębokie. Warto, tak, warto. Nie należy zwlekać, absolutnie. Szczególnie w przypadkach bardzo niepokojących, kiedy człowiek nie może spać w nocy, kiedy budzi się rozdygotany. Więc to jest szczególnie ważne. Cały czas przebywając z chorym dzieckiem w domu, no, trzeba mieć taką wyobraźnię, że Ten szpital, infekcja, trzeba się przed tym chronić. Oczywiście jest rotacja ludzi, są pielęgniarki, są lekarze, są rehabilitanci, ale w normalnym trybie, bez pandemii, jest takie poczucie bezpieczeństwa w tym, że po prostu no, jak cokolwiek się zadzieje i nie jesteśmy w stanie tego opanować w domu, no to oczywiście udajemy się do tej placówki, która jest do tego przeznaczona. Teraz to się psychicznie przekręciło. To słowo odpowiedzialność to jest w ogóle klucz nie tylko na pandemię, ale na całe życie. I bardzo cenię to słowo i bardzo jestem do niego przywiązana i bardzo lubię się komunikować z ludźmi, którzy posiadają taką cechę. Natomiast w tej szczególnej sytuacji wydaje mi się, że to jest w połączeniu z wyobraźnią, no, najpierw może ze świadomością, potem z wyobraźnią, a na końcu z odpowiedzialnością, to wtedy jest taki pakiet, który gwarantuje nam naprawdę to, że możemy i pójść do szpitala, i się spotkać z przyjaciółmi, i prowadzić normalne, wartościowe życie, i pracować bez jakiegoś lęku i obłędu, i że naprawdę można bardzo dużo zrobić, a jeszcze się można zorientować, ile rzeczy jest niepotrzebnych. Ile wyjść jest niepotrzebnych, ile zakupów jest niepotrzebnych, ile kontaktów jest niepotrzebnych. Na czas epidemii koronawirusa powołaliśmy specjalną sieć szpitali, tak zwanych szpitali jednoimiennych. Ta infrastruktura szpitalna dedykowana na walkę z koronawirusem sprawdziła się jako rozwiązanie systemowe. Udźwignęliśmy ciężar hospitalizacji, które miały miejsce w trakcie epidemii koronawirusa. W coraz większym stopniu chcemy szpitale przeznaczać na walkę z tym, z czym do tej pory się mierzyły, czyli problemami zdrowotnymi Polaków. Jesteśmy przygotowani do tego, że w razie drugiej fali, w razie jakiegoś zjawiska związanego z odnowieniem epidemii, ta infrastruktura, ta sieć szpitali może zostać ponownie rozbudowana. Ale skoro już możemy wracać do normalności, to też zachęcamy do tego, żeby kontynuować leczenia szpitalne, nie bać się. Szpitale są również zabezpieczone i przygotowane do walki z koronawirusem. Higiena i bezpieczeństwo to dwa czynniki, które obecnie łączą się nierozerwalnie ze sobą, decydują o naszym życiu i zdrowiu. Higiena przede wszystkim. Myć ręce, myć i jeszcze raz myć. Przestrzegać chodzenia w maseczkach. Zakupy poszczególne przynosząc ze sklepu trzeba myć. Mycie rąk nie tylko zrewolucjonizowało chirurgię, kiedy zostało wprowadzone, zapobiega większości chorobom zakaźnym, także zakażeniu koronawirusem. Odpowiedzialność to jest właśnie
świadomość tego, że od moich zachowań zależy zarówno mój los, jak i los moich bliskich i osób, które mają ze mną styczność. Bądźmy odpowiedzialni. To znaczy, że nie tylko myśląc o sobie, ale myśląc o innych, tak? Żeby ich nie zakażać, nosząc przede wszystkim maski, rękawiczki, bo to też jest ważne. W czasie pandemii naprawdę wiele zależy od nas, od naszego rozsądku, od naszego poczucia odpowiedzialności. Świat się zmienia na naszych oczach i to wbrew naszym oczekiwaniom. Nie wiemy, co przed nami, nie wiemy, jak się sytuacja dalej potoczy, ale myślę, że możemy być pewni tego, że świat już nigdy nie będzie taki jak wcześniej, jak przed pandemią. No, świat się zmienia, bo żyje i pojawiają się nowe fakty. Na przykład takim nowym faktem jest epidemia i ona chociaż wtargnęła w nasze życie niepostrzeżenie, no to zmieniła je dramatycznie. Zaczęliśmy się trochę przenosić w inny wymiar, na przykład w wymiar wirtualny. No zmienił się. Świat się zmienia, bo nie jest tak, jak było. Ciężko, trudno się poruszać. Człowiek na człowieka patrzy, czy nie ma właśnie akurat zagrożenia. Odsuwamy się od siebie, no niestety. Nie jest łatwo w tej chwili.